Amistoch to jest ta puenta, to jest ta kropka nad i. Biały orzeł po złotego orła. Po raz trzeci w swojej karierze Kamil Stoch wystarczy 130,5 metra, aby wygrać ten konkurs, aby wygrać cały turniej czterech skoczni. Kamil wysoko, wspaniale, w wielkim stylu, nie pozostawił żadnych wątpliwości. Dzień dobry Państwu, to jest program Super Raport w czwartek rano. Kamilowi Stochowi oczywiście serdecznie gratulujemy, kłaniamy się nisko i będziemy jeszcze dziś w trakcie programu wspominać o tym gigantycznym sukcesie, ale dzieją się bardzo ważne sprawy na świecie. Szturm na kongres amerykański, zamieszki, do których doszło wczoraj wieczorem, to efekt wiecu zwolenników Donalda Trumpa. Prezydent wezwał, tutaj cytat, do ratowania Ameryki. Demokratów nazwał oszustami, a siebie najlepszym prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych. Tłum jego wyborców wdarł się do Kapitolu krótko po przemówieniu prezydenta właśnie, gdy ogłosił, że wybory prezydenckie zostały sfałszowane. Po raz kolejny taką teorię wygłosił. W trakcie nocnych zamieszek na Kapitolu obywateli z policją zginęły 4 osoby. Od północy polskiego czasu w Waszyngtonie obowiązuje godzina policyjna. Jaka jest reakcja prezydenta Andrzeja Dudy? Ano taka, że wydarzenia w Waszyngtonie to wewnętrzna sprawa Stanów Zjednoczonych. Takiego tweeta napisała polska głowa państwa i to jest na razie jedyny komentarz, który płynie z Pałacu Prezydenckiego w tej sytuacji. Inne głowy państw mówią o tym, że trzeba bronić zasad demokracji, że to, do czego doszło wczoraj na Kapitolu, jest absolutnie nieakceptowalne. Andrzej Duda na razie się od tej sytuacji dystansuje. Na ten temat dzisiaj przede wszystkim w Super Raporcie Państwa gościem wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, będzie także Krzysztof Śmiszek z Lewicy i profesor Małgorzata Bonikowska, która będzie specjalnie dla Państwa analizować sytuację amerykańską, która nie jest wyłącznie amerykańską sytuacją, bo doskonale wiemy, że kiedy kicha Ameryka, no to Katar ma cały świat. To jest bardzo znane powiedzenie i doskonale w takich sytuacjach trzeba sobie je przypominać. Na ten temat dziś, ale nie tylko, rzecz jasna, w Super Raporcie, jak wspomniałam Państwu, o sukcesie Kamila Stocha na koniec także słów kilka będzie. Kamila Biedrzycka, witam Państwa, zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Startujemy. I na początek bardzo się cieszę. Jacek Prusinowski, gospodarz programu Sedno Sprawy Radia Plus. Dzień dobry. Trudne to dykcyjnie, tak żeby wypowiedzieć szybko. Równie bardzo się cieszę. Jacku, o której poszedłeś spać? Oglądałeś wczoraj to, co się dzieje w Stanach? No tak, ale jako, że wstaję o 5, to no, delikatnie to mówiąc, nie jestem dzisiaj w najlepszej formie. Nie, no nie jest tak, bo już potem sytuacja zaczęła się stabilizować. Oj, no i co ty, jak ty sądzisz? Albo może tak, uważasz, że reakcja prezydenta Andrzeja Dudy jest wystarczająca? Znaczy, nie wydaje mi się, żeby ta reakcja prezydenta Andrzeja Dudy była jakoś w Stanach Zjednoczonych szczególnie wyczekiwana. No coś trzeba w takiej sytuacji powiedzieć. Pewnie mogło tam być faktycznie parę słów o tym, że po prostu no ta wybór narodu, że sama demokracja, stabilność tej demokracji jest ważna dla świata, bo tak najczęściej to wyglądało, jeżeli chodzi o no, także polskich wielu polityków, ale przywódców światowych, więc ale może to było i za bardzo Boris ostrożne. Johnson, Emmanuel Macron, wszyscy się absolutnie odcięli od tak, może tego, to było, że w ten może to sposób było się za bardzo ostrożne, ale, ale też nie wydaje mi się, żeby to było jakieś wielkie faux pas. No, nie było tam poparcia dla tego, co zrobili. No, jeszcze tego by brakowało. Bo wtedy to byłby jakiś dramat, więc no, no może i faktycznie ten dystans trochę za duży. Nie jesteśmy analitykami sceny międzynarodowej, rzecz jasna. Oddamy głos dzisiaj ekspertom w Super Raporcie, ale sądzisz, że to będzie sprawa, która potrwa dłużej, czy się uda stłumić ten bunt amerykański, jak myślisz? No myślę, że kolejne godziny pokażą, jaka będzie skala protestów, jak bardzo zmobilizują się ci najbardziej radykalni wyborcy Donalda Trumpa, bo jeżeli to pójdzie, nie wiem, w dziesiątki tysięcy, tak, i będzie jakiś szturm, tak w cudzysłowie trochę, na Waszyngton i te budynki centralne, urzędowe. Nawet nie w cudzysłowie, wczoraj mieliśmy do czynienia z permanentnym szturmem. No, nie wiem, czy widziałeś to zdjęcie jednego z protestujących, który szedł z taką mównicą pod pachą. Tak, to jest coś nieprawdopodobnego zupełnie. No tam była
masa takich symbolicznych nieprawdopodobnie i właśnie zadziwiających obrazków. Wczoraj tak sobie usiadłam na kanapie, oglądając to, co się dzieje, pomyślałam, Boziu, to jest dopiero 6 dzień tego roku, co będzie dalej? No tak, 2020 faktycznie za nami miało już być tylko lepiej, ale początek tego roku pokazuje nam, że ten dziwny czas trwa. Faktycznie trwa. Trwa i trwać chyba będzie. Pewne jest jedno, Joe Biden nie będzie miał łatwego początku swojej prezydentury. I ciekawe jestem w ogóle, gdzie zaprzysiężenie, bo... Że ta sytuacja jest faktycznie bardzo napięta i myślę, że warto jednak w tym kontekście też przypomnieć sobie o tym, co działo się, nie wiem, parę miesięcy temu, cały ruch Black Lives Matter i te protesty, też przecież bardzo przemocowe, tak, grabieże sklepów i tak dalej, więc myślę, że jakaś druga strona, ta linia, jeżeli chodzi o możliwości społecznego protestu i poziom w ogóle przemocy funkcjonowania w tym wszystkim, że to gdzieś zostało zarysowane bardzo wysoko i druga strona, najbardziej radykalne jej skrzydła, też pewnie pokazują, jeżeli tamtym wolno, to dlaczego mamy być łagodni. No wczoraj też chociażby ataki na media, to też było przedziwne, tak, że tam były niszczone kamery, sprzęt, odbierany dziennikarzom. No to oczywiście wszystko wygląda bardzo niepokojąco, ale myślę, że taka ta temperatura sporu w Stanach jest nie od wczoraj. Na całym świecie tak to zaczyna wyglądać. Dobrze, idziemy dalej, bo rzeczywiście Stany to temat rzeka i przypuszczam, że jeszcze przez wiele tygodni, przypomnę Państwu, profesor Małgorzata Bonikowska Państwa gościem dzisiaj będzie i o Stanach będziemy rozmawiać. Teraz wracamy na polskie podwórko i stawiamy pytanie dzisiaj w Super Ekspresie, czy będzie podwyższony wiek emerytalny, bo słowa prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą być dość szokujące. Przypomnę tylko Państwu, jeżeli ktoś nie słyszał, powiedziała, że jeden rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego może podnieść świadczenia o nawet 15% i nie pozostawiła żadnych wątpliwości, że jeżeli chcemy w przyszłości mieć wyższe emerytury, będziemy musieli dłużej pracować. Jeżeli prezes ZUS mówi coś takiego, znaczy oczywiście jest to logiczne, tylko pytanie, jak to się przełoży na decyzje ewentualne, jak sądzisz? Ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość nie dopuści do tego, różne rzeczy, prawda, może zrobić, ale akurat wieku emerytalnego podnieść po prostu nie może. Tak? Że za bardzo narracja przed 2015 rokiem była zbudowana właśnie na tym, na kontrze do podniesienia wieku emerytalnego i za dużo było też chwalenia się potem tą zmianą i pokazywania jej korzyści, żeby mogło to się wydarzyć, więc myślę, że absolutnie, dla mnie przynajmniej, to jest niewiarygodne, żeby Prawo i Sprawiedliwość mogło to zrobić, ale to się już dzieje, jeżeli chodzi o długość, staż pracy Polaków. Ta zmiana i tak się dokonuje, bo widziałem dane od 2010 roku, Polacy średnio pracują o 2 lata dłużej, więc myślę, że techniczne, sztuczne, formalne podnoszenie wieku emerytalnego to jedno, a to, że ludzie myślą po prostu, tak? I zdają sobie z tego sprawę, co mówi pani. A poza tym chcą być aktywni. Dłużej pracuję, będę miała wyższą emeryturę. Jeżeli mam siły, to pracuję dłużej po prostu, jeżeli mogę. Nie wszyscy mogą i te siły i możliwości mają, chęci też, więc nie pracują, ale to nawet widać chyba w usługach czy w handlu. Jeszcze kilkanaście lat temu takie osoby w okolicach 70, nie wiem, na kasie w sklepie, to niespotykany absolutnie widok w Polsce, a teraz to się dzieje, myślę, że... Tak, no i te dane też to pokazują. W ciągu 10 lat, 2 lata dłużej Polacy pracują. Jacku, wiem, że już pan minister Właszczaka na linii, więc szybciutko jeszcze jeden temat. Ja nie wiem, czy to już można powiedzieć, co za tupet. Ja tu już ręce opadają za każdym razem, kiedy rozmawiamy o Tadeuszu Rydzyku. Przypomnę Państwu, bo pewnie też nie wszyscy słyszeli, właściciel medialnego imperium Radia Maryja apeluje o datek, zaznaczając, że zostanie to wynagrodzone na sądzie ostatecznym. Proszę Cię, krótki komentarz, bo we mnie się tak gotuje, że powiem coś, co będzie uznane za niecenzuralne. No ale jałmużna jest faktycznie jednym z dobrych uczynków w kościele, jeżeli to ma być na jakiś zbożny cel. Ktoś uważa, że to, co robi ojciec Tadeusz Rydzyk, jest potrzebne. I wiem, nie widzę też tego tak jednowymiarowo. Moja świętej pamięci babcia wspierała Radio Maryja. Ale naprawdę uważam, że można apelować do ludzi, tak, o datek dla mojej firmy, mówiąc, że to zostanie wynagrodzone na sądzie ostatecznym. Na przykład paranoja galopująca. Nie powinien tego mówić, ale chodzi mi o to, że są dwie rzeczywistości. Jedna rzecz to są ci ludzie, którzy się z Radiem Maryja modlą, ale oczywiście nie wszyscy potrzebne, sobie słuchają. A druga rzecz to ta aktywność biznesowa, polityczna, którą można krytykować i często pewnie potępiać.
Tak jest. Bardzo dziękuję, Jacku. Jacek Prusinowski, Radio Plus, gospodarz programu Sedno Sprawy. Jutro jak zwykle o 8.45, tak? Wszystko się zgadza. Tak jest, więc my się pewnie też widzimy w studiu. Dobrego, spokojnego dnia. Dziękuję bardzo. Już za chwilę Państwa gościem Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości z Solidarnej Polski. Oczywiście zaczniemy od tematu Stanów Zjednoczonych. Zapraszam Państwa. W Stanach Zjednoczonych ogromne niepokoje, jak Państwo wiedzą. Prezydent Andrzej Duda stwierdził, że wydarzenia w Waszyngtonie to wewnętrzna sprawa Stanów Zjednoczonych, które są państwem demokratycznym i praworządnym. Władza zależy od woli wyborców, a nad bezpieczeństwem państwa i obywateli czuwają powołane do tego służby. Polska wierzy w siłę amerykańskiej demokracji. Zaraz poproszę naszego gościa o komentarz do tych słów właśnie, ale przypomnijmy sobie, co od wczoraj dzieje się w Stanach. I po raz pierwszy w nowym roku w Ekspresie Wiedrzyckiej witam pana wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia, Solidarna Polska. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Panie ministrze, chciałam zapytać od razu i wprost. Czy pana zdaniem reakcja prezydenta Andrzeja Dudy na wczorajsze wydarzenia w Waszyngtonie jest wystarczająca? Pani redaktor jest świadoma tego, że Polska powinna szanować suwerenność krajów i w stosunkach międzynarodowych przecież nie można ingerować mocniej. To były bardzo dobre słowa, bo pokazały istotę tego, czym jest demokracja, istotę tego, czym, jak powinna wyglądać demokracja i potępienie tego, co się wydarzyło na Kapitolu, bo zdecydowanie to nie służy ani Stanom Zjednoczonym, ani wszystkim obywatelom takim poczuciu tego, że demokracja ma się dobrze. No to były złe wydarzenia i złe obrazy, które widzieliśmy ze Stanów. Cieszę się, że pan to mówi, bo rzeczywiście te wydarzenia trzeba potępić. Dlatego pytam o słowa pana prezydenta, dlatego że w jego twicie, w tej deklaracji słów potępienia nie ma. I wielu twierdzi, że właśnie ich zabrakło, że potępienie agresji i przemocy nie jest ingerencją w wewnętrzną suwerenność danego kraju. A jednak głowa państwa powinna się bardzo jasno wypowiedzieć właśnie w sprawie tego, żeby przemoc potępić i w sprawie tego, że jednak wyroki demokracji trzeba szanować. Zawsze państwo to powtarzają. Przynajmniej. Nie, ale to jest jakaś aberracja komentatorów. Znaczy, jeżeli ktoś uważa, że Andrzej Duda, pan prezydent, nie dostatecznie, jednoznacznie potępił, co się wydarzyło, no to jest jego opinia. Natomiast przecież jasnym jest, że nikt nie będzie popierał tego, co się wydarzyło, a przemoc zawsze trzeba potępić i tweet był wystarczający. No ale właśnie pan mówi, przemoc zawsze trzeba potępić. Tutaj potępienia nie było. Pani redaktor, Twitter ma 100, 140 czy 160 znaków. Jest to ograniczona ilość słów. Andrzej Duda zawarł tam kwintesencję tego, czego powinien był zawrzeć. Czym są wybory, czym jest demokracja. I w sposób oczywisty były to słowa, no, które nie godzą się na takie wydarzenia, które były w Stanach Zjednoczonych. Znaczy tutaj to jest jakieś, przepraszam za kolokwializm, szukanie dziury w całym. Być może komentatorzy nie mają ciekawszych spraw do komentowania, znaczy przypisywanie Andrzejowi Dudzie jakiejkolwiek intencji nie zmierzającej ku temu, żeby potępić te wydarzenia, no jest czymś dziwacznym. Będę się upierać, panie ministrze, jednak, że sytuacja jest bardzo poważna i właśnie zastanawiam się, czy Twitter jest najlepszym narzędziem do tego, żeby się właśnie nim posługiwać w tak poważnej sytuacji, w sytuacji, w której no, Stany Zjednoczone no może nie stoją na krawędzi wojny domowej, ale jednak ten podział społeczeństwa i to napięcie w społeczeństwie jest tak ogromne, jakie nie było od lat. Pozostali przywódcy największych państw, czy Francji, czy Wielkiej Brytanii, zdecydowali się jednak albo na nagranie filmu, albo na jakieś szersze oświadczenie. U nas mamy tweeta. Mi to trochę nie pasuje, jeżeli chodzi o prowadzenie polityki. A panu? Nie,
To jest jedno z narzędzi wykorzystywanych w polityce międzynarodowej. Przecież akurat politycy w Stanach Zjednoczonych jeszcze bardziej wykorzystują te narzędzie komunikacji, bardziej niż wielu polityków europejskich. I taki przekaz, no, w mojej ocenie jest wystarczający. Jeżeli jest potrzeba szerszego działania, oczywiście w koordynacji z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, jeżeli pan prezydent uzna i minister spraw zagranicznych tak uzna, że jest takie działanie potrzebne, to na pewno ono będzie podjęte. Natomiast naprawdę wydaje mi się czymś niezrozumiałym kierowanie jakichś słów wobec pana prezydenta Andrzeja Dudy, że postąpił, no, niewłaściwie. Postąpił dobrze, wydał komunikat, ewidentnie potępił tą sytuację, bo przecież dla każdego jest jasne. Wyroki demokracji są jednoznaczne i nie może być zgody na jakiekolwiek siłowe, próby siłowego przejęcia władzy czy zablokowania procedur. No, po prostu nie może być na to zgody w demokracji. Stany Zjednoczone z pewnością sobie z tym poradzą. W kilka godzin zresztą tą sytuację na Kapitolu uporządkowały. To raczej jest pytanie o ochronę na Kapitolu. Znaczy, jak się do tego, jak to się stało, że można było z ulicy wejść, zająć ten budynek, no z pewnością będzie to wyjaśniane i to było szokujące dla całego świata te wydarzenia. Zresztą sami politycy w Stanach Zjednoczonych, politycy amerykańscy mówią, że to dla nich wstyd, że to okrywa Stany Zjednoczone hańbą, że w ogóle do czegoś takiego doszło. Sytuacja została szybko opanowana, więc tutaj wydaje się, że tak dojrzała demokracja jak Stany Zjednoczone właśnie z tym sobie poradzą, ale to też pokazuje poziom napięcia, poziom emocji, które no, nie służą dobrze sprawom państwa i chciałbym, żeby w Polsce też te emocje trochę opadły, żeby nie było tego nakręcania emocji, a często wielu polityków tak robi, podkręca emocje, a tak się niestety to kończy. Demokracja jest, no, lepszego systemu, jak mówił Churchill, nie wymyślono, ma swoje zasady i wszyscy powinni te zasady szanować, a na pewno stosowanie przemocy jest absolutnie nieakceptowalne. Kończąc wątek amerykański, panie ministrze, czy naprawdę zgadza się pan z tezą, która mówi o tym, że to, co się dzieje w tej chwili, to jest wyłącznie wewnętrzna sprawa Stanów Zjednoczonych? Pani redaktor, to jest sprawa niepokojąca dla całego świata. Oczywiście to jest coś, gdzie cały świat patrzył z pewnym, no, szokiem, że coś takiego może akurat w Waszyngtonie, w Stanach Zjednoczonych się wydarzyć. No ale sytuacja jest uporządkowana. To znaczy służby, odpowiednie służby weszły na Kapitol, zabezpieczyły Kapitol. Procedura była kontynuowana później, więc no, wydaje się, że to Stany Zjednoczone muszą sobie z tym poradzić. No nie wyobrażam sobie, żeby świat akurat ingerował w tego rodzaju incydent. W tym kontekście można odpowiedzieć na to pytanie, czy to wewnętrzna sprawa, czy sprawa międzynarodowa. Z perspektywy międzynarodowej na pewno wydarzenia nie zasługują na aprobatę, stąd komentarze z całego świata, komentarze pewnego niedowierzenia, szoku, że w ogóle do czegoś takiego doszło. I to pokazuje, że nie do końca pewnie dobrze była chroniona siedziba Kapitolu i pokazuje, że emocje naprawdę są bardzo rozgrzane, być może za bardzo rozgrzane, a to na pewno nie służy demokracji. Ale te emocje podbija człowiek, który mógł liczyć na ogromne wsparcie pańskiego środowiska politycznego, czyli Donald Trump. Wielu twierdzi, że to jest człowiek, który w tej chwili nadaje się do leczenia psychiatrycznego. To jest urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych, wprawdzie kończący swoją kadencję, więc nie będę komentował tego rodzaju słów. Joe Biden też będzie dobrym prezydentem, bo Ameryka potrafi kierować się swoim interesem. Też dobrym prezydentem, pana zdaniem, naprawdę Donald Trump, a szczególnie ta końcówka jego prezydentury świadczy o tym, że on jest dobrym prezydentem, odpowiedzialnym przede wszystkim politykiem i człowiekiem? Ja mogę oceniać stosunki międzynarodowe i to, co Polsce udało się uzyskać za jego kadencję, a udało się uzyskać chociażby zniesienie wiz, wzmocnienie sojuszu wojskowego. Więc pod tym względem z perspektywy interesu Polski dużo osiągnięto w ostatnich latach, ale jestem przekonany, że nowa administracja, administracja Joe Bidena, także przecież będzie kierowała się interesem Stanów Zjednoczonych, a w interesie Stanów Zjednoczonych jest silny sojusz polsko-amerykański, więc niezależnie od tego, kto będzie
głową, szefem tej administracji, to pewne warunki geopolityczne powodują, że najważniejsze działania będą kontynuowane i przede wszystkim chodzi tutaj o wzmocnienie obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych, podtrzymanie tej obecności wojskowej, bo to już się stało faktem za prezydentury pana Trumpa. Dobrze, wracamy panie ministrze, a właściwie zaczynamy trochę analizę naszego polskiego politycznego podwórka, bo tutaj też dzieje się sporo. Ostatnio moim gościem był Zbigniew Giżyński z Prawa i Sprawiedliwości i on powiedział, że Zbigniew Ziobro powinien wreszcie pokazać efekty swoich prac i swoich reform, a nie powinien pokazywać swoje polityczne ambicje. To był oczywiście komentarz między innymi do kwestii oddania sprawy ustaleń szczytu unijnego do Trybunału Konstytucyjnego. Zbyszek Giżyński ma kwiecisty język i już kilkukrotnie zdarzyło się odbijać piłeczkę, że czasami warto, komentując niektóre sprawy, ugryźć się w język, bo efekty, w pierwszej kolejności pamiętajmy, że reforma została zatrzymana, reforma wymiaru sprawiedliwości, nie przez kogo innego, jak instytucje europejskie. To instytucje unijne wstrzymały możliwość reformowania systemu, zatrzymaliśmy się w połowie drogi. Pamiętajmy, że wtedy została dokonana wymiana premiera, skończyła swoją misję pani premier Szydło. Rozpoczął swoją misję pan premier Morawiecki, który miał między innymi przez swoje relacje z Unią Europejską doprowadzić do sytuacji, w której ta reforma może być kontynuowana. Niestety doszło do tego na ostatnim szczycie, no to my wyraźnie jako środowisko Solidarnej Polski mówimy o jednoznacznym błędzie, czyli zgodzie na mechanizmy prawne, nacisku politycznego, pozatraktatowego przez instytucje europejskie na suwerenne państwa, w tym między innymi na reformę wymiaru sprawiedliwości. Ale mimo tych niesprzyjających warunków, przypomnę, co się udało zrobić. Udało się uporządkować sprawy dyscyplinarne. Tak bardzo sędziowie krzyczeli, tak się tego bali. Proszę pokazać chociaż jedną sprawę polityczną, o której oni tyle mówili. Są sprawy w Izbie Dyscyplinarnej, które dotyczą pijanych kierowców, gwałtów, kradzieży i tak dalej. I w końcu nie jest tak, że ręka rękę myje, że ta tak zwana nadzwyczajna kasta zamiatała sprawy pod dywan. Nie, teraz te sprawy są jednoznacznie rozstrzygane przez Izbę Dyscyplinarną i pod tym względem jest niewątpliwy Izbę sukces. Izbę Dyscyplinarną, sukces która według wielu nie ma prawa funkcjonować, panie karnej. Ministrze. Nie słyszałem pytania. Izbę Dyscyplinarną to taki trend. Izbę Dyscyplinarną, która według wielu nie ma prawa funkcjonować. No i wielu się myli, bo wywodzą, że nie ma prawa funkcjonować, bo rzekomo Krajowa Rada Sądownictwa nie miałaby prawa powołać tych sędziów. Jest to bzdura, bo Krajowa Rada Sądownictwa została ukształtowana zgodnie z konstytucją i co więcej odzwierciedla jeszcze bardziej zasady konstytucji. To znaczy skończyliśmy z tym, że kolega kolegę tam powoływał, tylko jest jawna teraz procedura. Teraz Zbigniew Ziobro powołuje swoich kolegów, to prawda. I co bardzo istotne, większością 3/5 w Sejmie. Niezwykłą większością, jak się przyjmuje ustawy. Dobrze, panie ministrze, ale wróćmy do klubu. Nie chciałabym teraz zajmować się kwestią Izby Dyscyplinarnej i KRS-u, bo to już trwa od wielu miesięcy. Rzeczywiście instytucje unijne tą kwestią się zajmują, ale teraz Trybunał Konstytucyjny. Gdyby pan mógł wytłumaczyć, bo ja mam wrażenie, że wielu nie rozumie i szczerze, ja też nie do końca. Co właściwie państwo oddali do tego Trybunału Konstytucyjnego? Bo rozumiem, że nie chodzi ogólnie o ustalenia szczytu, które nazywali wszyscy gigantycznym sukcesem Mateusza Morawieckiego, tylko właściwie co? Trybunał Konstytucyjny ma prawo wypowiadać się co do zakresu stosowania konstytucji, co do interpretacji pewnej konstytucji, co do wykładni konstytucji. I już było kilka orzeczeń przecież, gdzie Trybunał Konstytucyjny wskazywał relacje, jak należy rozumieć relacje między Polską jako suwerennym państwem, a Unią Europejską jako no, tą szczególną organizacją międzynarodową, którą Unia Europejska jest. I w tym zakresie przecież te orzeczenia precyzujące już kilkukrotnie były wydawane. Dobrze, panie ministrze, ponownie pytanie. Gdyby, ja wiem, że to może nie być proste. Prawo. Właśnie, może to nie być proste, ale naprawdę, gdyby tak pan spróbował skondensować wypowiedź i odpowiedzieć, co państwo oddali do Trybunału Konstytucyjnego, czyli jaką kwestię i jakie mogą być tego efekty. To znaczy, jeżeli na przykład Trybunał Konstytucyjny orzeknie, że, no nie wiem, ustalenia tego szczytu są niezgodne z konstytucją i co wtedy, bo troszkę tutaj mam wrażenie, że jest pomieszanie prawnych pojęć.
Nie, nie. Prokurator generalny ma prawo wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego, zainicjować postępowanie i zainicjował postępowanie, które zmierza ku temu, żeby Trybunał ocenił, czy prawo, które te polityczne decyzje, bo tak naprawdę trzeba powiedzieć, czym to rozporządzenie europejskie jest. Otóż ono jest pozatraktatowym narzędziem nacisku na suwerenne państwa pod groźbą zabrania pieniędzy i bez jasnych kryteriów. To znaczy my wszyscy mówimy o praworządności, a tam jest dużo szerzej. To nie jest tylko praworządność, tylko to jest cały worek tak zwanych wartości europejskich, gdzie nie ma żadnych jasnych kryteriów, jak te wartości europejskie są oceniane. To jest indywidualna ocena Komisji Europejskiej, rozumiana oczywiście zawsze na korzyść instytucji europejskich. I to jest niewłaściwe, że nie ma jasnych kryteriów, bo jak te kryteria są stosowane, no to już widzieliśmy, powstał przecież raport Reindersa, powstały inne dokumenty, no dobrze, w ramach panie Komisji ministrze, Europejskiej. A co się okaże? Co się okaże i co będzie, jeżeli Trybunał Konstytucyjny orzeknie, że jest to niezgodne z ustawą zasadniczą? Co wtedy? No, jednoznacznie konstytucja to przesądza, że najważniejszym aktem prawnym w Polsce. To ja wiem, ale w praktyce ona ma, co to będzie oznaczało, panie ministrze? Znaczenie i pierwszorzędne stosowanie. W praktyce, co to będzie oznaczało? To będzie oznaczało, że my, nie wiem, wypisujemy się z Unii Europejskiej, nie przyjmujemy tych pieniędzy, albo nie działamy zgodnie z przyjętym przez wszystkie kraje Unii mechanizmem i będziemy próbowali tworzyć jakąś własną politykę wewnętrzną w strukturach Unii Europejskiej. Jakie będą efekty takiego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego? Nie, w tym przypadku o polexicie mówią ludzie, którzy źle życzą Polsce i to w żaden sposób do tego się nie odnosi. Po drugie, pieniądze, oczywiście pieniądze są ważne i te pieniądze się Polsce należą z tej racji, że otworzyliśmy nasz rynek na możliwość działania wszystkich korporacji zagranicznych, wszystkich firm niemieckich, francuskich, hiszpańskich i tak dalej, które czerpią z tego gigantyczne pieniądze, stąd te fundusze w ramach funduszy europejskich wracają do Polski i mogą być wykorzystywane i oczywiście jest to istotny zastrzyk pieniędzy, ale tutaj chodzi o polską suwerenność, czyli o kwestie elementarne, o to, czy decyzje mają być podejmowane w Warszawie przez suwerena, czyli obywateli polskich, przez wybory i później ich przedstawicieli, czy decyzje mają być podejmowane arbitralnie, bez konkretnych kryteriów w Brukseli, czy w Berlinie, czy Paryżu, za pośrednictwem właśnie Brukseli, czyli instytucji europejskich. Stąd jest to sprawa elementarna, a skutek będzie taki, że pod względem systemu prawa pewne rozstrzygnięcia, które mogłyby być podjęte na podstawie prawa niezgodnego z polską konstytucją, no nie będą miały zastosowania, nie będą wobec tych rozstrzygnięć związane polskie organy, które w pierwszej kolejności zawsze muszą stosować polską konstytucję. Panie ministrze, Prawo i Sprawiedliwość, państwa koalicjant, delikatnie mówiąc, nie jest zachwycony tym ruchem Zbigniewa Ziobry jako prokuratora generalnego. Czy to oznacza, że nas będzie czekał i czeka właściwie taki permanentny kryzys w koalicji, takie wzajemne docinki i granie do dwóch różnych bramek bardzo często? Nie, my uważamy, że Zjednoczona Prawica to jest najlepszy projekt polityczny od lat, bo dobrze przysłużył się Polsce. Ostatnich 5 lat naprawdę Polacy odczuli, że ta formuła się sprawdza, że państwo w końcu jest skuteczne i że Polacy mogą się bogacić i o to chodzi, żebyśmy rośli w siłę. Jak ktoś teraz pana słucha, że Polacy się bogacą, to myślę, że może naprawdę chcieć połknąć własny język. Mówię nie w obecnej sytuacji, że Polacy się bogacą. Mamy jakieś problemy techniczne, więc ja czasami rozumiem. Nie słyszę tych niektórych krótko, godzinków, które pani redaktor... Tak, ja wiem, rozmowa na łączach jest z reguły bardzo trudna, ale jakoś sobie poradzimy, panie ministrze. Przytyk dotyczył tego, że wydaje mi się, że mówienie w obecnych czasach o tym, że Polacy się bogacą, nie jest do końca stosowne. Nie, no mamy czasy pandemii oczywiście, ale ja mówię w kontekście ostatnich 5 lat. Każdy może sobie porównać, jak mu się żyje nawet teraz w okresie pandemii, a jak 5 lat temu. Oczywiście sytuacja jest bardzo trudna dla przedsiębiorców, ale też pamiętajmy, że tarcze osłonowe to miliardy złotych. Naprawdę ponad 100 miliardów złotych więcej trafiło do przedsiębiorców, żeby utrzymać miejsca pracy i to jest priorytet. Efekty widać, bo mamy najpłytszy spadek wzrostu gospodarczego w stosunku do wszystkich krajów europejskich. I to jest między innymi związane z tym, że to wsparcie jest tak szerokie. Dobrze, panie ministrze, ale wróćmy do głównego wątku. Państwa. Wróćmy do głównego wątku, jeśli mogę prosić, czyli tych relacji między Solidarną Polską a z Prawem i Sprawiedliwością.
Więc my uważamy i Prawo i Sprawiedliwość, i Porozumienie, i Solidarna Polska, Zjednoczona Prawica, to jest bardzo dobry projekt polityczny, że bardzo dobrze przysłużyła się Polsce. Ale oczywiście są między nami różnice, czasami zasadnicze różnice, bo gdyby nie było tych różnic, wszyscy bylibyśmy nie w trzech różnych ugrupowaniach, które współpracują w ramach koalicji, ale w jednej partii. A ta różnica jest taka, że oceniamy inaczej efekty szczytu. Uważamy, że ten szczyt i zgoda na możliwość arbitralnego zabierania Polsce pieniędzy przez instytucje europejskie była błędem. I jako Solidarna Polska będziemy o tym głośno mówić. Niezależnie od tego, że w tym zakresie się różnimy, no to są rzeczy, które nas łączą, więc ja bym się nie bał o przyszłość Zjednoczonej Prawicy, bo instytucje, które są ku temu, żeby rozwiązywać pewne spory, czyli przede wszystkim Rada Koalicyjna, działają sprawnie w ramach koalicji i tutaj naprawdę nie są potrzebne jakieś większe obawy o to, czy koalicja przetrwa, czy nie przetrwa. Ale koalicja dobrze służy Polsce. Przyzna pan jednak, panie ministrze, że pozostanie w rządzie premiera, którego oskarża się o sprzedaż suwerenności kraju, jest ewenementem na skalę światową. Co było alternatywą? Alternatywą były przyspieszone wybory i oddanie władzy Platformie Obywatelskiej PSL-owi. Czy po to szliśmy do wyborów w 2015 roku? Czyli Platforma, jak rozumiem, jest jeszcze gorsza niż sprzedaż polskiej suwerenności. No nie, szliśmy po to, żeby reformować państwo, mimo różnic nas dzielących, żeby reformować państwo. I perspektywa tej alternatywy no, była tym, co przesądziło, że zdecydowaliśmy się zostać, żeby dalej móc mieć wpływ na to, jak w którym kierunku zmierzają reformy państwa, ale też, żeby prowadzić te sprawy europejskie, bo przypomnę, że Ministerstwo Sprawiedliwości już bardzo szeroko działa, przygotowuje odpowiednie dokumenty po to, żeby zaskarżyć to rozporządzenie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tu wielkich nadziei, no powiem osobiście, nie mam, bo orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości jest jednoznaczne, mówi, że konkluzje europejskie nic nie znaczą, nie mają mocy prawnej. Natomiast niewątpliwie do naruszenia traktatów Panie doszło. Panie ministrze, powtórzę jeszcze raz pytanie, bo powiedział pan, orzecznictwo. Zapytał pan, co było alternatywą, więc ja, że rządy Platformy w razie czego. Czyli ja rozumiem, że dla pana perspektywa Platformy u steru rządów w Polsce jest gorsza niż sprzedaż polskiej suwerenności, której dokonał premier Morawiecki według państwa. Premier Morawiecki zgodził się na mechanizm, który przesuwa część suwerenności i daje potężne narzędzia z Warszawy do Brukseli. I to niewątpliwie był błąd. Zobaczymy, jakie będą tego efekty. Ale jeszcze jest czas, i o tym mówię, żeby podjąć rękawice, żeby w ramach naszej obecności w rządzie walczyć o tę sprawę, czyli walczyć przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Mamy kompetencje, mamy świetnych prawników, którzy już przygotowują dokumenty i którzy będą to rozwiązanie zaskarżać przed Trybunałem Unijnym, który niestety ma taką, a nie inną linię orzeczniczą, że zawsze jest przychylny wobec instytucji europejskich po to, żeby rozszerzać te kompetencje. No ale w tym przypadku, jeżeli tam będą uczciwi ludzie, uczciwi prawnicy, to z pewnością zobaczą, jakim bublem prawnym jest to rozporządzenie, skoro nawet służby prawne Rady czy służby prawne Trybunału Obrachunkowego innych instytucji europejskich wskazywały, że te rozwiązania są niezgodne z traktatami. Dobrze, panie ministrze, będąc w rządzie, dowodzić tego przed Trybunałem Europejskim, że te rozwiązania są niezgodne z traktatami. Na sam koniec jeszcze słów kilka na temat śledztwa, jak rozumiem, wszczęcia, którego się domaga Solidarna Polska w sprawie tego, co wydarzyło się na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Informował pan, że zgłaszają państwo razem z Janem Kantakiem, rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do prokuratury właśnie. Mowa o Zbigniewie Gaciągu. Pana zdaniem naprawdę rzecz jest tak istotna, że nie wystarczy kontrola, tylko trzeba w to angażować prokuraturę w tak trudnej sytuacji, w jakiej Polska się znajduje w tej chwili? Ale pani redaktor, sytuacja zewnętrzna nie uzasadnia tego, czy prokuratura ma prawo do oceny prawnokarnej, czy nie. Mhm. Znaczy, jakby postawić tezę, którą pani postawiła i powiedzieć, że... Ja nie postawiłam żadnej tezy. Panie ministrze, ja nie postawiłam tezy, ja po prostu zadaję pytanie. Panie ministrze, Polska jest w trudnej sytuacji, no to by było coś skandalicznego. Natomiast panie ministrze, tutaj w mojej ocenie panie ministrze, posła Kantaka,
Panie ministrze, wyjaśnijmy jedną rzecz, bo ja bardzo nie lubię, kiedy wkłada mi się w usta słów, których nie powiedziałam. Ja nie postawiłam żadnej tezy. Ja zadałam panu po prostu pytanie, bardzo proste pytanie. Czy według państwa w tej chwili sytuacja w Polsce pozwala na zajmowanie się takimi sprawami? Czy ona pana zdaniem jest rzeczywiście na tyle ważna i miała na tyle dużą szkodliwość społeczną, żeby oddawać ją do prokuratury? To nie jest teza, to jest pytanie. Bardzo proszę. I odpowiadam na to pytanie. Znaczy absolutnie sytuacja pandemiczna w żaden sposób nie zwalnia prokuratury z obowiązku stania na straży praworządności i dokonywania oceny prawnokarnej. A w tym przypadku to nie jest tylko kwestia etyczna, to nie jest tylko kwestia tego, że grupa kolesi wpychała się w kolejkę przed tych, którzy walczą z epidemią, którzy walczą z pandemią w szpitalach, którzy są najbardziej narażeni, czują się właśnie cały czas tą elitą, zawsze mogli sobie załatwiać pewne rzeczy. Tak być nie może, a tutaj doszło i uznaliśmy tak razem z posłem Janem Kantakiem, do naruszenia prawa. A w jaki sposób? No są dwa przepisy. Artykuł 231, czyli niedopełnienie obowiązku, przekroczenie uprawnień i prokuratura ma prawo, czyli nie tylko kontrola tej czy innej instytucji, ale prokuratura ma prawo ocenić prawnokarnie, czy tam doszło do naruszenia prawa karnego, w naszej ocenie tak, ale potem w międzyczasie wyszły kolejne rzeczy. Wyszło fałszowanie, poświadczenie prawne 271 kodeksu karnego, czyli że ci aktorzy, ci politycy, tak, bo też jest przecież prominentny polityk Koalicji Obywatelskiej, pan Miller i jego żona, pamiętajmy, że jego żona też tam poszła i się zaszczepiła przed lekarzami. Przecież to jest absolutnie... Leszek Miller, panie ministrze, nie jest politykiem Koalicji Obywatelskiej. Z punktu widzenia społecznego skandaliczne, ale także z punktu widzenia karnego jest to naruszenie prawa, w mojej ocenie. Panie jeżeli ministrze, doszło do naruszenia Leszek prawa, Miller nie a prokurator oczywiście niezależnie to oceni, to skieruje wówczas akt oskarżenia do sądu. Wskazaliśmy z posłem Kantakiem panie dwa przepisy. Zawiadomienie Słyszymy zostało złożone drogą elektroniczną, ePUAP-em do prokuratury warszawskiej i odpowiedni prokurator zgodnie z zasadami panującymi te sprawy przydzieli. Panie ministrze, to tylko tak mogę już? Trzeba słyszy do. Mnie pan czy nie? Słyszy mnie pan. Dobrze, tylko chciał pan skończyć zdanie. Dobrze. Słyszę, ale przerywa. Za każdym okay. razem przerywa. No, no, rozumiem. U mnie nie przerywa jakoś. Dobrze, panie ministrze, gwoli wyjaśnienia. Leszek Miller nie jest politykiem Koalicji Obywatelskiej. To raz. Dwa, jeszcze jedno pytanie. A z jakich list startował pani redaktor? Koalicji Europejskiej. Do Europarlamentu i został europarlamentarzystą. Koalicji Europejskiej. A, zgoda. Już tak, w koalicji było tyle. Politykiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Polską, ale... Dobrze, zostawmy Leszka Millera. Panie ministrze, jedna sprawa na koniec. Naprawdę bez złośliwości. Nie przypominam sobie, żeby państwo byli tak zaangażowani i tak emocjonalnie podchodzili na przykład do sprawy respiratorów czy maseczek oraz handlarza bronią i związanych z nią śledztw. Nie przypominam Ale przecież te sprawy prokuratura wszczęła i prowadziła. Więc tam nie było potrzeby składania dodatkowego zawiadomienia do prokuratury. Sytuacja pandemiczna, w jakiej się Ale nie potępiali państwo tej sytuacji, wymaga. Która znacznie była szkodliwa bardziej, według mnie, społecznie i przyniosła gigantyczne, milionowe straty skarbowi państwa. Wtedy państwo tak nie oburzali się, jak w tym momencie. Nie no, sprawa wymaga wyjaśnienia i oburza każdego i czynności odpowiedniej instytucji państwa prowadzą, a tutaj w tym przypadku prokuratura otrzymała to zawiadomienie, więc prokuratura będzie dokonywała oceny prawnokarnej tego skandalicznego wydarzenia. Dobrze, panie ministrze, a na koniec mógłby pan powiedzieć naszym widzom, na jakim etapie są te śledztwa związane z respiratorami i maseczkami, bo Zbigniew Ziobro, pamiętam, trzeba pytać tego dnia lipca mówił, że idzie szybko wszystko bardzo, dużo się na ten temat wypowiadał, więc chciałam zapytać, czy pan ma jakąś wiedzę na ten temat? Nie mam. Prokuratura i Ministerstwo Sprawiedliwości to są dwie różne instytucje, więc ja nie mam bieżącej wiedzy. Trzeba pytać prokuraturę, ale z pewnością sprawa jest szczegółowo wyjaśniana, bo każda budząca wątpliwości sytuacja musi być wyjaśniona. I tak będzie też w tym przypadku. Ale o ile się nie mylę, pan Ziobro jest zarówno prokuratorem generalnym, jak i ministrem sprawiedliwości. I z tego też powodu, jak sądzę, bardzo szczegółowo wypowiadał się na temat tych śledztw na początku, mówiąc nawet, że minister Szumowski nie musi się niczego obawiać. Ja jestem wiceministrem sprawiedliwości, a nie wiceprokuratorem generalnym. Rozumiem. Minister sprawiedliwości sprawuje dwa urzędy. Jeden to Ministerstwo Sprawiedliwości, drugi prokuratura jako cała instytucja.
Więc my nie mamy bieżących informacji z prokuratury, bo zgodnie z prawem to jest osobny urząd. Minister Ziobro tak jest szefem jednej i drugiej instytucji, ale już wiceministrowie nie. Ja jestem w sprawiedliwości, a nie wiceministrem sprawiedliwości, a nie wiceprokuratorem generalnym. Panie ministrze, naprawdę retoryka godna podziwu. Natomiast moje doświadczenie powoduje, że jednak, że nie uwierzę panu do końca, ale dobrze. I tak musimy kończyć rozmowę. Stawiamy kropkę. Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, Solidarna Polska. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia. Teraz wracamy do tematu Stanów Zjednoczonych, bo trudno nie wracać. Sytuacja bardzo napięta, to jakby nic nie powiedzieć. Niektórzy twierdzą nawet, że mieliśmy do czynienia z próbą zamachu stanu. Czy tak rzeczywiście było? Na ten temat z profesor Małgorzatą Bonikowską już niedługo, ale zanim rozmowa z panią profesor, to Krzysztof Śmiszek z Lewicy. Oczywiście porozmawiamy między innymi o słowach prezydenta Andrzeja Dudy, a właściwie o wpisie prezydenta Andrzeja Dudy twitterowym, bo tenże wpis był jedyną reakcją na to, co dzieje się w Stanach. Przenosimy się jeszcze na chwilę do Stanów właśnie, a już za chwilę dam specjalnie dla państwa Krzysztof Śmiszek. Krzysztof Śmiszek, coś mi dykcyjnie dzisiaj nie idzie. Lewica, dzień dobry panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry pani redaktor i dzień dobry państwu. Panie pośle, pierwsze pytanie o Stany oczywiście, no bo trudno od tego nie zacząć w kontekście wydarzeń, które mają miejsce, miały i pewnie jeszcze mieć będą. Z pana perspektywy prawnika, to do czego doszło wczoraj, to był pucz, zamach stanu, nieposłuszeństwo obywatelskie. Co to było tak naprawdę? Możemy to w jakieś ramy teorii zamknąć czy nie? No pewnie w ramy prawne można by to zamknąć i nazwać tę sytuację jakąś bezprawną rewoltą. Obserwując to, co wydarzyło się w Stanach, czy wydarzało się w Stanach przez ostatnie miesiące, czyli po pierwsze wybory, po drugie zgodne z prawem składanie skarg do poszczególnych sądów o zbadanie legalności bądź nielegalności procedur wyborczych, które skończyły się na tym, że wszystkie sądy, zarówno stanowe, jak i wyższe instancje stwierdziły, że do naruszeń nie doszło. Więc mieliśmy do czynienia, czy mamy do czynienia w Stanach po prostu z bezprawną rewoltą, ale pani redaktor, to jest tutaj nie tylko
potrzebna ocena prawnika, która jest dosyć jednoznaczna, no bo jeśli niezależne sądy, a co do sądów amerykańskich, możemy na pewno powiedzieć, że działają niezależnie, są niezawisłe i nie działają pod dyktando wymagań aktualnych polityków, to możemy tylko powiedzieć, że to, co się wydarzyło w ostatniej nocy, to jest po prostu bezprawna rewolta, ale to jest też taki bardzo zły sygnał i znak czasu. Oto odsunięty od władzy, pełen egotyzmu lider polityczny nie potrafi pogodzić się ze swoją przegraną, nie potrafi odejść z honorem, nie potrafi odejść, jak na polityka największego państwa i największego mocarstwa przystało. Wyrok demokratyczny jest święty. Joe Biden wygrał wybory, Donald Trump te wybory przegrał i trzeba umieć ze sceny zejść. Donald Trump do ostatniej chwili trzymał się rękami i nogami tego urzędu. Przecież też słyszeliśmy wszyscy, jak próbował w Georgii namawiać gubernatora do no, jakichś działań, które szokowały tego gubernatora. Więc mamy do czynienia z takim bardzo smutnym końcem Donalda Trumpa, który, no taki autokrata, który nie potrafi pogodzić się z przegraną, buntuje ludzi, namawia tych, którzy nie uznają tego wyniku, do ataku na demokratyczne instytucje, do wejścia do Kapitolu. No to jest dla Amerykanów, także dla Republikanów, bo przecież mamy też już wypowiedzi senatorów czy kongresmenów republikańskich, którzy są zszokowani, którzy nawet popierając Donalda Trumpa nie popierają absolutnie jego metod czy jego sposobu odchodzenia od władzy. Więc mamy do czynienia z taką końcówką, takim ostatnim tchnieniem egotycznego, niespełnionego, autokratycznego prezydenta. No dobrze, panie pośle, tylko teraz wygląda na to, że przez ostatnie 4 lata stery największego światowego mocarstwa były w rękach człowieka absolutnie niezrównoważonego. Tak, to prawda. To znaczy na pewno stery tego mocarstwa były w rękach człowieka, który nie był przygotowany do tej roli i jedynym motywem trwania na tym urzędzie dla niego były jego osobista miłość do samego siebie, bo tylko chyba tak można to nazwać, ale dużą rolę odegrały w Stanach Zjednoczonych demokratyczne instytucje, które potrafiły hamować pewne zapędy tego prezydenta. Bo przecież pamiętamy, jak kilka lat temu Donald Trump próbował wprowadzić rozporządzeniem, swoim zarządzeniem możliwość deportacji imigrantów. I co się stało? Zwykły sąd najniższego szczebla zatrzymał tego typu działania. To nie był sąd najwyższy, sąd stanowy. Nie, to był zwykły powiatowy sąd, który wstrzymał jego działania. I amerykańska sytuacja różni się bardzo często od sytuacji na przykład też polskiej tym, że demokratyczne instytucje są święte i są uznawane przez znaczną część mieszkańców Stanów Zjednoczonych i to one utrzymują ten balans między władzami. Kongres uznał już Joe Bidena za zwycięzcę wyborów prezydenckich, za kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie będzie to łatwy start dla niego, bez wątpienia, bo podziały w Stanach Zjednoczonych chyba jeszcze nigdy nie były tak silne jak w tej chwili. No to jest trend światowy, prawda? No widzimy, że na całym świecie dochodzi do bardzo dużych podziałów społecznych. To jest głównie wina, moim zdaniem, tych, którzy są u władzy. To znaczy zobaczyli, że ta stara rzymska zasada dziel i rządź ciągle przynosi efekty. Szczucie jednych grup na drugie, budowanie podziałów, szukanie kozłów ofiarnych, szukanie winnych, szukanie też spiskowych teorii dziejów. To potrafi na pewną krótką metę przynosić efekty. To oznacza, że w efekcie szczucia jednych grup społecznych na drugie można zdobywać władzę, ale w dłuższej perspektywie kończy się to takimi scenami jak na Kapitolu. To znaczy pewne grupy społeczne zachęcone, czy wyborcy niektórzy zachęceni działaniami swojego przywódcy tracą szacunek do demokratycznych
wyroków, demokratycznych wyników wyborów i nie uznają przegranej. To się kończy zawsze jakimiś rewoltami społecznymi, a na pewno kończy się głębokimi podziałami. Zresztą Joe Biden też nie będzie miał łatwo, nie tylko z uwagi na to, że społeczeństwo amerykańskie jest bardzo podzielone, ale też sama partia demokratyczna nie jest spójna, bo mamy i lewe skrzydło, mamy Berniego Sandersa, mamy Ocasio-Cortez, ale mamy też centrowych graczy, którzy weszli do kongresu, na Kapitol, więc na pewno też nie będzie miał łatwo. Ale jeśli potwierdzają się te wyniki z Georgii, że dwóch senatorów jednak demokratycznych zostało wybranych, no to na pewno będzie miał przynajmniej na 2 lata Joe Biden zagwarantowany spokój i będzie mógł prezentować swoje założenia programowe i będzie mógł je wdrażać w życie. Za co trzymam za niego kciuki. Na koniec wątku amerykańskiego, panie pośle, chciałem jeszcze zapytać o komentarz do tego, co... A właściwie inaczej, o komentarz do reakcji prezydenta Andrzeja Dudy, bo on ograniczył się do krótkiego wpisu na Twitterze, twierdząc, że wydarzenia w Waszyngtonie to jest wewnętrzna sprawa Stanów Zjednoczonych. Nie było tam literalnie potępienia tego, co dzieje się na Kapitolu. 2 słowa w tej sprawie jeszcze. Nie, jestem zażenowany tym, co robi prezydent w kontekście polityki zagranicznej, bo z jednej strony przez ostatnie lata wiązał nas bardzo mocno i sam siebie też wiązał z Donaldem Trumpem. Żenujące było też to, że nie potrafił pogratulować zwycięstwa Joe Bidenowi, tylko zrobił to w jakiś bardzo zaawalowany sposób kilka tygodni później. A dzisiaj, widząc to, co widzi cały świat, reaguje bardzo, bardzo sceptycznie. To znaczy, że może bliskie są mu ideały tego, co głosi, takie ideały, które głosi Donald Trump. Jestem zawiedziony, zażenowany i uważam, że prezydent już dawno stracił swoją, jedną ze swoich konstytucyjnych funkcji, czyli reprezentowanie nas w stosunkach zagranicznych. Bo przecież jak można to skomentować, skoro mamy nowego prezydenta, trzeba już dbać o nowe relacje z nowym prezydentem, a cały świat już wiąże swoje nadzieje z Joe Bidenem, a Andrzej Duda trzyma się kurczowo nogawki Donalda Trumpa i ciągle patrzy z zafascynowaniem na tego odchodzącego autokratę. I jeszcze jedna sprawa właśnie w tym kontekście. Wiele takich komentarzy pojawiło się. No, oglądamy to, co dzieje się na Kapitolu, wyobrażamy sobie Polskę w roku 2023, czyli jak będziemy mieli kolejne wybory. Chyba jednak przesada, czy nie? Panie redaktor, jeszcze jakiś czas temu mógłbym powiedzieć, że jest to przesada, ale dzisiaj po tych prawie już 6 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, obserwując to, jak bardzo podzielił społeczeństwo, ale też jak bardzo podbudza te złe emocje jednych grup wobec drugich, jestem pełen obaw na to, wobec tego, co może wydarzyć się w 2023, kiedy Prawo i Sprawiedliwość może stracić władzę. Jestem przekonany, że Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość gdzieś tam mają w tyle głowy, że łatwo władzy nie oddadzą i te sceny z Kapitolu, widzę te sceny z Kapitolu też w polskim Sejmie czy w polskim Senacie. Uważam, że jest to bardzo prawdopodobny scenariusz, bo Prawo i Sprawiedliwość nie będzie potrafiło oddać pokojowo władzy. No wie pan, telewizja rządowa wczoraj porównała zachowania opozycji z 2016 roku właśnie do tego, wczoraj, co się wczoraj działo na Kapitolu. Nie wiem, czy pan widział ten wpis, usunięty już zresztą chyba. No tak, to jest żenujące to, co robi Telewizja Polska i propagandyści z Telewizji Polskiej. Nie ma żadnego porównania. Nikt z rządzących nie podburzał w Polsce do rewolty. To jeśli mamy w ogóle jakiekolwiek porównanie z 2015 rokiem, to że zdenerwowani obywatele wyszli na ulicę, do czego każdy ma prawo. I ci z Prawa i Sprawiedliwości, i ci z Lewicy, i ci z Platformy. Inaczej ma się sprawa, kiedy odchodzący prezydent, czy odchodząca władza pozwala, czy też podburza do tego typu niepokojów. W ogóle to nie jest, żadną miarą nie można tego do siebie porównać. A propos prezydenta Dudy jeszcze, ale już nie w kontekście Stanów Zjednoczonych. Jak panu podoba się propozycja wystawienia Jana Marii Rokity na Rzecznika Praw Obywatelskich? No, można by powiedzieć, panie prezydencie, wreszcie dał pan głos, bo od wielu lat nie słyszymy pana głosu w ważnych sprawach. Oczywiście mamy klincz w parlamencie, a w najbliższych tygodniach będziemy znowu po raz trzeci wybierać Rzecznika Praw Obywatelskich. Mamy 3 kandydatów. Nie wiem, w jakim trybie pan prezydent zgłasza tę kandydaturę, ponieważ po pierwsze, zgodnie z prawem prezydent nie ma prawa zgłaszania kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich, tylko jest to marszałek
Sejmu albo 35 posłów. Po drugie, jak rozumiem, podważa kandydaturę pana ministra Wawrzyka, który jest popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. No jakiś zupełny chaos. Dalej już po trzecie, no to można powiedzieć, panie prezydencie, a jakie Jan Rokita ma dokonania w kontekście praw człowieka i ochrony wolności obywatelskich w ostatnich latach, bo nie przypominam sobie żadnych działań Jana Maria Rokity w ostatnich, no chyba już nie wiem, 10 czy 15 latach, które mogłyby świadczyć na rzecz tego, że to jest kandydat A, ponad podziałami, B, który będzie zaangażowany w obronę praw obywatelskich. To jest jakieś bajanie pana prezydenta, próbuje wbić się w tę dyskusję na temat bardzo ważnej ustrojowej funkcji, jaką jest Rzecznik Praw Obywatelskich, tylko znowu zrobił to nieudacznie i zrobił to bez porozumienia z żadnym obozem politycznym, bo przecież koniec końców to politycy w Sejmie i w Senacie będą wybierali najlepszego kandydata. No dobrze, panie pośle, ale jak wyjść z tego klinczu? Jak wyjść z tego klinczu, panie pośle, bo musimy wyjść. No Adam Bodnar chyba nie będzie dożywotnio Rzecznikiem Praw Obywatelskich, a na razie tak to trochę wygląda, bo muszą się państwo jakoś dogadać, a szczerze mam wrażenie, że nie ma kandydata, który mógłby być popierany przez większość parlamentarną. Nie zgodzę się, pani redaktor. Jest kandydatka, która nie jest polityczna. Jest panie pośle, ale ona już była odrzucana tyle razy. No ale była już odrzucana tyle razy. No przecież ale doskonale pan wie, że Prawo i Sprawiedliwość nie dopuści do tego, żeby ona została Rzecznikiem Praw Obywatelskich. I nie mydlmy sobie oczu w tej chwili, bo to strata czasu z całym szacunkiem, panie pośle. Nie, to nie jest strata czasu. Po pierwsze, mamy bardzo ciekawą dyskusję społeczną i publiczną na temat tego, na temat roli Rzecznika Praw Obywatelskich i osoby, która powinna pełnić taką funkcję. Nie widzę możliwości poparcia czynnych polityków, jak pana ministra wiceministra spraw zagranicznych, czy Roberta Gwiazdowskiego, który jeszcze kilka miesięcy temu mówił, że funkcja Rzecznika Praw Obywatelskich jest zbędna i sam zaproponował projekt konstytucji, w której tego typu instytucji nie będzie. To są, uważam, kandydatury z kategorii żart. Natomiast musimy odbyć tę dyskusję jeszcze raz i Prawo i Sprawiedliwość nie ma żadnego argumentu merytorycznego, który by przemawiał za tym, że pani mecenas Rudzińska-Bluszcz nie jest dobrą kandydatką. Zobaczymy, co się wydarzy za 2 tygodnie w parlamencie. Ale jest, pani redaktor, jeszcze ważniejsza kwestia niż obecna debata nad tym, nad konkretną osobą na to stanowisko. Mamy wniosek złożony do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności przepisów, czy tych, które dają możliwość Adamowi Bodnarowi pełnić swoją funkcję do czasu wyboru nowego rzecznika. No, ja myślę, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość przyłożyło parlamentowi pistolet do głowy i jest to taka wisząca gilotyna. Jeśli nie wybierzecie naszego kandydata, to nasz Trybunał, tak zwany Trybunał Konstytucyjny, bardzo szybko uzna te przepisy, na mocy których jeszcze Adam Bodnar pełni swoją funkcję, za niekonstytucyjne i wprowadzą swojego człowieka jako pełniącego obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich. I to będzie kolejny znak na demolkę ustrojowych instytucji państwa. Pani redaktor, jesteśmy otwarci absolutnie na rozmowę, bo Rzecznika Praw Obywatelskich trzeba wybrać. My dzisiaj jako Lewica położyliśmy po raz kolejny, jesteśmy trwali i wytrwali w swoich postanowieniach. Trwamy przy kandydatce, którą poparło 1200 organizacji pozarządowych. To nie jest kandydatka polityczna, bo poparły ją organizacje nie tylko powiedzmy postępowe czy progresywne. Poparły ją także katolickie, chrześcijańskie czy konserwatywne organizacje. To nad czym my się dzisiaj zastanawiamy? Prawo i Sprawiedliwość chce upolitycznić kolejną funkcję? No to będziemy w tym klinczu trwali dotąd, aż wreszcie pójdą po rozum do głowy. Dobrze, będziemy trwali w klinczu, tylko ja nie wiem, panie pośle, czy to jest dobre rozwiązanie, no bo jednak trzeba iść do przodu. Czy pan widzi, panie pośle, kogoś, nie mówię już o pani Zuzannie Rudzińskiej-Bluszcz, czy kto mógłby uzyskać poparcie Lewicy? Czy pan widzi gdzieś w przestrzeni publicznej w Polsce jeszcze takiego kandydata, który takim kandydatem kompromisowym mógłby być?
Szanowni Państwo, Pani redaktor, poczekajmy do najbliższego posiedzenia Sejmu. Uważam, że wszystko może się wydarzyć. Uważam, że Prawo i Sprawiedliwość, a także PSL może jeszcze pójść po rozum do głowy i poprzeć kandydatkę, na przykład PSL, którą popierali przez ostatnie dwa głosowania. Jeśli nie wyjdzie z tą kandydaturą, ale naprawdę nie chciałbym gdybać, będziemy musieli i na pewno będziemy szukali takich osób, które będą do zaakceptowania przez większość parlamentarną. Ale Pani redaktor, zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę od tego, że mamy i w Stanach, i w Polsce ogromne podziały społeczne i polityczne. Ja się obawiam, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce rozmawiać na temat żadnych kandydatur. My możemy zaproponować każdego, ale tylko dlatego, że to proponuje opozycja czy lewica. Prawo i Sprawiedliwość dla zasady będzie zawsze tę kandydaturę odrzucało. Dlaczego? Dlatego, że mają taką wizję państwa. Albo nasza kandydatura, albo żadna. Więc ja się obawiam tego, że nawet jeśli zaproponujemy Jarosława Kaczyńskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich, to oni dla zasady go odrzucą, tylko dlatego, żeby wprowadzić swojego przez siebie zaproponowanego kandydata. No to chyba tutaj kandydata. Się pan rozpędził już trochę. No, pani redaktor, jak patrzę na ostatni rok, jak Prawo i Sprawiedliwość współpracuje z opozycją, to naprawdę oni mają taką zasadę, na złość mamie odmrożę sobie uszy, więc nie patrzą na straty dla obywateli, bo przecież brak w pełni wyposażonego czy w pełni funkcjonującego Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich nie jest ze szkodą dla Śmiszka, czy dla Kaczyńskiego, czy dla Budki. To jest przede wszystkim ze szkodą dla Biedrzyckiej, dla innych osób, które są zwykłymi obywatelami, bo to przecież Rzecznik Praw Obywatelskich działa na rzecz obywateli. Nie wiem, w co gra Prawo i Sprawiedliwość, ale nauczony ostatnimi 6 latami widzę, że chcą zagarnąć to stanowisko dla siebie, co jest ze szkodą przede wszystkim dla obywateli. I zmieniamy temat, panie pośle. Czy zna pan kogoś już, kto się zaszczepił na COVID-19? Robię szybki rachunek sumienia. Znam dwójkę naszych posłów z lewicy, którzy są lekarzami. Jeden jest dyrektorem szpitala, a drugi jest czynnym lekarzem, drugi jest też czynnym lekarzem, więc znaleźli się w grupie zero i zostali zaszczepieni. Ale to są tylko dwie osoby, które osobiście znam i które kwalifikują się do tej grupy zero, czyli do grupy medycznej. A Leszka Millera osobiście pan nie zna? Ma pani rację. Ta osoba wyleciała mi z głowy. Ja się nie dziwię, też bym na pana miejscu chciała wyprzeć tę sytuację, ale już tak zupełnie serio. Rozumie pan trochę tłumaczenie Leszka Millera, czy nie? No bo on jest tak, seniorem, jest już w wieku takim, że za chwilę i tak prawdopodobnie byłby szczepiony. Twierdzi, że nic złego nie zrobił. Pana zdaniem zrobił, czy nie zrobił? Panie redaktor, szanowni państwo, ja patrzę na te tłumaczenia między innymi pana premiera Millera i w głowie mam, przed oczami mam moją mamę, która jest po 70. Nie jest też najzdrowszą osobą, jest pacjentką kilku specjalistów, ma choroby przewlekłe i do głowy jej nie przyszło, żeby upominać się o swoje, tylko czeka zgodnie z wytycznymi na swoją kolej, która powinna przyjść pewnie za jakiś miesiąc czy półtora. Nie wiem, nie rozumiem tych wszystkich tłumaczeń, że ktoś przechodził obok szpitala i postanowił się zaszczepić i wszedł i też zaszczepił męża. Ktoś mówi, że jest pacjentem szpitala, jest po 70, więc wziął też swoją żonę. Ktoś mówi, że jest aktorem i został zaangażowany w jakąś kampanię społeczną, o której nikt nie słyszał. Czy ja mam bardzo mieszane uczucia. Ja naprawdę jakoś patrzę z tym, na to wszystko z coraz większym takim zażenowaniem. No ja też bym się chciał zaszczepić. Pani prawdopodobnie też by chciała się zaszczepić i uchronić się przed swoich bliskich przed chorobą, ale pokornie czekamy na swoją kolej i nie przychodzi nam do głowy, żeby gdzieś tam wpychać się w kolejkę. Nie wiem, z jednej strony widzę jakiś taki brak takiego instynktu samozachowawczego, a może wręcz przeciwnie, właśnie realizację tego instynktu za wszelką cenę, a z drugiej strony widzę też chaos w organizacji tych wszystkich szczepień. Jeśli pan minister Dworczyk zapowiada, że będzie 4 miliony szczepień miesięcznie, na razie mamy 150 tysięcy, mamy jakieś wąskie gardło, przechodzą tylko nieliczni, bo przecież tylko w Polsce lekarze mogą kwalifikować do szczepień, a w innych krajach na przykład pielęgniarki, położne czy ratownicy
pracownicy medyczni, to mnie się wydaje, że mamy jakiś chaos na kilku poziomach. Przede wszystkim organizacji szczepień i obawiam się, że na swoją kolej jako 42-latek poczekam pewnie do 2025, ale czekam spokojnie. Ale z drugiej strony ten chaos może kosztować życie i zdrowie bardzo wielu osób i obciążam przede wszystkim tym chaosem rządzących, którzy no dobrze, nie potrafią... Panie pośle, ale czy my na pewno, jeżeli chodzi o szczepienia, mamy trochę prowokacyjnie teraz będę pytać. Czy my na pewno pana zdaniem mamy do czynienia z chaosem w sprawie szczepień? Bo rzeczywiście można podawać, i ja zresztą ostatnio to robiłam, przykłady krajów, które zdecydowanie szybciej szczepią, ale kiedy spojrzymy na ogólnoświatowy ranking, to Polska wcale nie jest w ogonie. Wygląda na to, że jakoś to wszystko się kręci jednak. No, pani redaktor, ale jak możemy mówić, znaczy oczywiście patrząc na statystyki, jesteśmy gdzieś w połowie stawki, ale o jakich liczbach my mówimy? To nie jest tak, że możemy się cieszyć, ponieważ jesteśmy za Bahrajnem i za paroma innymi krajami, a jesteśmy, nie wiem, na 10 czy 15 miejscu na świecie, tylko patrzmy na liczby rzeczywiste. 150 tysięcy osób, to w tym tempie naprawdę dojedziemy do 2040, żeby zaszczepić całą populację. Według wyliczeń to będzie przełom 2020 4 i 2025. To będzie odporność populacyjna wtedy. No to świetnie. To teraz sobie przeliczmy to i pomnóżmy to przez statystyki dzienne i miesięczne, jeśli chodzi o zgony i zachorowania. No dobrze, jakim kosztem to wszystko będzie zrobione? Panie pośle, ale z drugiej strony Michał Dworczyk i lekarze z tym nie dyskutują, twierdzi, że to jest kwestia także uzależnienia, może przede wszystkim, a nie także uzależnienia od dostaw. Tutaj nie mamy na to wpływu. Nie, pani redaktor, co to znaczy, że rząd nie ma na to wpływu? Przyjechało do nas 300 tysięcy dawek, w tym tygodniu przyjedzie, czy za tydzień przyjedzie kolejne 300 tysięcy. To już jest 600 tysięcy, a my mamy wyszczepienia na poziomie 150 tysięcy. Nie zgodzę się, że mamy 600 tysięcy. Już mamy 600 tysięcy, w przyszłym tygodniu będzie 900 tysięcy, panie pośle. No właśnie, więc mamy prawie milion szczepionek, które leżą zamrożone i czekają na... Na drugą dawkę. Czy na drugą dawkę? Tak, absolutnie mamy do czynienia z chaosem. Nie zgodzę się z tym, że co to znaczy, że pan minister Dworczyk mówi, że 15 stycznia ruszymy z kampanią społeczną. No zaraz, 15 stycznia to powinniśmy mieć zaszczepionych pewnie już z milion mieszkańców, a my ruszamy z kampanią społeczną 15 stycznia. Chaos, brak pomysłu, brak kompetencji, a na tym chaosie korzystają ci, którzy mają jakieś ustosunkowania z dyrektorami szpitali, którzy są znajomymi i krewnymi Królika, jacyś starostowie z PiS-u się szczepią, jacyś aktorzy, bo mają znajomych lekarzy. To wszystko jest postawione na głowie. Uważam, że rząd powinien przeprowadzić już dzisiaj albo wczoraj rzetelną kampanię informacyjną, rzetelną kampanię społeczną. Niech premier Morawiecki na oczach całej Polski się zaszczepi. Niech Duda, prezydent Duda się zaszczepi na oczach całej Polski. Wtedy ci Ale prezydent będą, Duda, panie pośle, przecież mówił, że się boi igieł. O Boże, no tak, nasz dowódca sił zbrojnych, który ma dowodzić armatami, okrętami podwodnymi w czasie wojny, boi się igły. No to też pokazuje, kto nami rządzi. No, ja apeluję do naszych widzów i do naszych czytelników. Szczepmy się, nie słuchajmy tych, którzy nam wkładają do głowy jakieś głupoty, nie słuchajmy tych, którzy mówią o chipach i o 5G, które są w strzykawkach. Naprawdę bierzmy sprawy w swoje ręce i ruszmy wtedy, kiedy będzie trzeba do tych szczepień. Naprawdę nie widzę jakiejś specjalnej pomocy i zaangażowania ze strony rządu. Malowanie trawy na zielono i nic więcej. To jest to, co widzę ze strony rządzących. Naprawdę rządzący nie stanęli na wysokości zadania i uważam, że kolejne zachorowania i kolejne nieszczęścia to jest zasługa, niestety w cudzysłowie, naszego rządu. Krzysztof Śmiszek, Lewica, gościem Ekspresu Biedrzyckiej, państwa gościem. Panie pośle, wszystkiego dobrego w nowym roku. Dzięki i do zobaczenia. Dzięki, pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego dla pani redaktor i dla wszystkich widzów i czytelników Super Ekspresu. Dziękujemy bardzo. Już teraz profesor Małgorzata Bonikowska, tak jak państwu od początku programu obiecuję, cieszę się, udało nam się połączyć. Sytuacja w Stanach Zjednoczonych, delikatnie mówiąc, napięta. Jedni twierdzą, że to pucz, drudzy, że próba zamachu stanu, trzeci, że chaos, a reporterzy CNN-u sugerują, że prezydent Donald Trump, po prostu tutaj cytat, zwariował. Takie słowa na antenie CNN się pojawiły. Jak zwykle, pewnie z równowagą i niezwykłą wiedzą o tej sprawie opowie nam pani profesor. Zapraszam państwa na rozmowę. Thank you.
Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać, co prawda wirtualnie, ale jednak w bardzo ważnej sprawie. Doktor Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry, pani doktor, kłaniamy się. Dzień dobry państwu. Pani doktor, na początek pytanie podstawowe. Z czym my mieliśmy wczoraj do czynienia na Kapitolu? Bo jedni mówią pucz, drudzy mówią próba zamachu stanu albo nawet zamach stanu, trzeci po prostu nieposłuszeństwo obywatelskie, jeszcze kolejni, no zwykłe po prostu amerykańskie demokracje, no bo demonstracje, bo właśnie demokracja w Stanach jest taka, że obywatele, kiedy coś im się nie podoba, biorą sprawy w swoje ręce. Jaka jest pani opinia? Na pewno mamy do czynienia z rzeczą niezwykłą i z rzeczą, która wynika z głębokiej frustracji części amerykańskiego społeczeństwa, która nie zniknie dzisiaj. To znaczy pewne jest, że Joe Biden przejmuje stery polityki amerykańskiej, ale te podziały w społeczeństwie zostają. Co więcej, mamy ogromne pęknięcie i bardzo, bardzo głębokie frustracje ludzi. To jest rzecz, z którą Joe Biden będzie musiał się zmierzyć i nie ma na to prostej odpowiedzi, w jaki sposób w ogóle się teraz zachować, żeby próbować te nastroje uspokoić i Amerykę jakoś scalić, dlatego że zwolennicy Trumpa, których nadal jest bardzo dużo, pamiętajmy, to jest nadal około 80 milionów Amerykanów. Co więcej, prezydentura Trumpa wcale nie zniechęciła części Amerykanów do Trumpa i oni mają do niego duże zaufanie. Cały czas uważają go za człowieka, który jest przeciwko elitom waszyngtońskim, które są znienawidzone i uważają go za człowieka, który w pewnym sensie jest teraz ofiarą układu, spisku. Teorie spiskowe się rozpowszechniają bardzo szybko. Bardzo ciężko jest z czymś takim walczyć. I wszystko to, te osoby, co słyszą w mediach mainstreamowych, to co słyszą od ludzi tak zwanych wykształconych, od komentatorów, oni w to wszystko nie wierzą. Kompletnie nie wierzą. Więc mamy kryzys zaufania, mamy kryzys prezydentury w ogóle, dlatego że obecny prezydent Joe Biden to już nie jest prezydent Amerykanów, to jest tylko prezydent części Amerykanów. A Trump dalej wcale nie rezygnuje z narracji, która mówi, że mu wybory ukradziono. Bo też trzeba pamiętać, że ci ludzie wyszli na ulicę dlatego, że ich lider im to w pewnym sensie podpowiedział. Oni wyszli w dobrej wierze. To nie są chuligani, to są ludzie przekonani absolutnie o tym, że amerykańska demokracja źle działa, że wybory zostały ukradzione ich zwolennikowi, który może nie jest idealny, ale reprezentuje te frustracje, które oni chcą wyrazić. No ogromnie ciężka sprawa dla Bidena i myślę, że dla nas też. My w Europie obserwujemy to wszystko z ogromnym smutkiem i z niepokojem też, co to tak naprawdę oznacza dla świata, bo niestabilna Ameryka to jest bardzo duży problem dla świata. To jest możliwość, że w każdej chwili gdzieś ktoś na mapie tego świata będzie chciał testować, na ile sprawność tej administracji, administracja Bidena będzie rzeczywiście taka, jak powinna. Na ile Amerykanie będą odpowiadać na zagrożenia również zagraniczne. Tymczasem Joe Biden będzie się musiał skupić na porządkach w domu. Tylko pytanie, jak on to zrobi? Kryzys zaufania to jest taki w ogóle teraz, wydaje się, taki przedrewolucyjny trochę moment w Stanach Zjednoczonych, zresztą nie tylko w Stanach Zjednoczonych, w Europie też obserwujemy takie bardzo silne, głębokie antyelitystyczne ruchy. Natomiast nie ma nic do zaproponowania w zamian. I to oczywiście do czego prowadzić może? Do anarchii, do aktów przemocy. No tutaj mamy do czynienia ze śmiercią ludzi już w Stanach Zjednoczonych. To są poważne rzeczy. Więc pytanie, co jeszcze zrobi Trump? Pytanie, no właśnie, dlatego, że pani doktor, Donald Trump, mówi się już o tym, że on będzie miał jakiś program telewizyjny, że on wcale nie oddaje broni i że za 4 lata będzie próbował startować po raz kolejny. No, nie wygląda na to, żeby chciał się wycofać. Z drugiej strony nie wygląda na to, żeby partia republikańska chciała brnąć w Trumpa, bo oczywiście on ma nadal zwolenników i jak widać bardzo wiernych, którzy są w stanie się zmobilizować i działać radykalnie, no ale to nie jest sposób uprawiania polityki, którą nawet republikanie, którzy by popierali. No, pamiętajmy, część republikańskich polityków się wyraźnie odcina dzisiaj od Trumpa, a sam wiceprezydent jest, działa zgodnie z regułami amerykańskiej demokracji. A więc Trump jest bardzo radykalnie źle odbierany również w swojej partii, co nie znaczy, że przez wszystkich. Natomiast ponieważ jest to kraj demokratyczny, to oczywiście Trump nie znika ze sceny nie tylko politycznej, w ogóle ze sceny medialnej, tak? To jest przecież sam w sobie medialny magnat.
Pytanie też, co się będzie działo w social media. Wczoraj mieliśmy do czynienia z też sytuacją bez precedensu, czyli z tak naprawdę zablokowaniem konta, czy z ogłoszeniem, że może zostać zablokowane konto prezydenta Trumpa na Twitterze. Twitter to jest 300 milionów ludzi. Do tej pory jeszcze takie sytuacje nie miały miejsca, ale właśnie to, co mówi Trump, to jakie konsekwencje daje jego narracja, czyli właśnie wychodzenie ludzi na ulicę i przemoc, powoduje, że te media społecznościowe również się zaczynają zastanawiać, co robić w sytuacji, kiedy to polityk i to takiej rangi jest źródłem dezinformacji. Jest źródłem nawet no, fake newsów, trzeba to też powiedzieć, bo nie ma żadnych dowodów na sfałszowanie wyborów. Mieliśmy do czynienia wcześniej, nie pamiętam kiedy to było dokładnie, ale jedna z telewizji amerykańskich w ogóle wstrzymała jego, wyciszyła jego przemówienie. Donalda no to już Trumpa. Tak, to po ogłoszeniu oficjalnym wyniku wyborów, dokładnie tak było. Tak, CNN i jeszcze kilka innych stacji. Ale to zostało też kontrowersyjnie przyjęte przez środowisko dziennikarskie, dlatego że to się rzeczywiście wcześniej nigdy w życiu nie zdarzało, żeby wyciszać urzędującego prezydenta. Ale dlaczego się to zdarzyło? Bo okazuje się, że to, co on mówił, było nieprawdą, po prostu. I teraz w momencie, kiedy Trump będzie dalej szerzył tą nieprawdę, to trzeba będzie coś z tym zrobić, no bo nie można bezkarnie wmawiać ludziom rzeczy, na które nie ma żadnych dowodów. A co można zrobić, więc, pani doktor? Co można zrobić? Bo mówi pani, trzeba będzie coś z tym zrobić. Można go będzie pozwać, on będzie musiał udowodnić to, co mówi. Poza tym teraz to już jest kwestia konsekwencji jego słów, to znaczy zginęły osoby wczoraj w nocy i pytanie jest, kto za to poniesie odpowiedzialność. Tak? No, polityczną, taką moralną odpowiedzialność ponosi Trump, dlatego że on nigdy nie powiedział do tej pory, jeszcze się nie zdarzyło w żadnym jego przemówieniu, żeby przyznał, że przegrał wybory i pogratulował Bidenowi. To też jest ewenement. No, chociażby ostatnie wybory i przegrana Hillary Clinton. Pierwsze, co ona zrobiła, chociaż przełknąć było jej to strasznie ciężko, to jest uznała rezultat, nawet jeszcze przed kolegium elektorskim, po prostu rezultat głosowania. Trump do tej pory tego nie zrobił. I co więcej, nawet we wczorajszych jego apelach o spokój, które były, ale on nie apelował o złożenie, że tak powiem, w cudzysłowie broni, tylko wręcz o to, żeby pozostać silnymi, żeby właśnie byli zmobilizowani, tylko żeby zachowali spokój. No, to będzie pytanie, o co on dalej będzie apelował do tych swoich zwolenników, którzy jak widać są w stanie z takim głębokim przekonaniem wychodząc, że ta elita waszyngtońska to jest mafia, to jest układ, to jest grupa skorumpowanych elit, które trzeba obalić, tak? To jest typowe takie przedrewolucyjne podejście do sprawy. Ci ludzie nie akceptują nie tylko Bidena, oni w ogóle nie akceptują tej władzy, w ogóle tej demokracji. Oni, że demokracja obecnie funkcjonująca w Stanach jest wypaczona. W związku z tym, jak tak się do tego spojrzy, to oni mają o co walczyć i ich głęboka frustracja, która nie bierze się dzisiaj i wyłącznie tego z ostatnich miesięcy, to jest frustracja, która się zebrała przez lata. Naukowcy, ekonomiści od lat 70. pokazują, że istnieją pogłębiające się nierówności i ludzie mają dosyć sytuacji, w której naprawdę ta elita finansowa, elita majątkowa amerykańska, ci najbogatsi ludzie mają takie majątki. Myślę, że jak Biden nie będzie próbował czegoś z tym zrobić, no to prędzej czy później te wszystkie frustracje się wyleją. Jeśli nie dzisiaj, to później. To jest naprawdę niebezpieczna sytuacja i dzisiaj wcale się nie skończyła. Być może moje pytanie zabrzmi infantylnie albo zbyt patetycznie, ale jednak zaryzykuję. Pani profesor, czy dzisiaj Donald Trump jest osobą realnie, tu podkreślę to słowo, realnie niebezpieczną dla świata? Przepraszam, proszę powtórzyć pytanie. Jeszcze raz. Czy Donald Trump, pani zdaniem, jest dzisiaj bardzo realnie... Halo, słyszymy się. Pani profesor. Raz, dwa, trzy. Pani profesor halo? Małgorzata Bonikowska. No chyba niestety straciliśmy połączenie. Będziemy próbowali jeszcze raz, kolegów pytam. Czy będziemy próbowali jeszcze raz? Dobrze, to próbujemy jeszcze raz, zaraz wrócimy, mam nadzieję, do pani profesor. Coś tam na łączach ewidentnie się złego stało. Mam nadzieję, że za chwilę pani profesor będzie nas znowu słyszeć. Tym bardziej, że jeszcze kwestia słów prezydenta Dudy do analizy. Więc na chwilę jeszcze przenosimy się do Stanów Zjednoczonych i w tym czasie spróbujemy raz jeszcze połączyć się z panią profesor Bonikowską. Thank you.
problemy techniczne jeszcze niestety trwają, więc czekamy na połączenie z panią dr Bonikowską. Ja przypomnę państwu a propos tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, a propos wczorajszego zamieszania, delikatnie mówiąc w cudzysłowie, w Kongresie Stanów Zjednoczonych, że właśnie Kongres uznał Joe Bidena za poprawnie, demokratycznie wybranego nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, uznał Joe Bidena za prezydenta, więc tutaj ta procedura, którą wczoraj próbowano przerwać, dobiegła końca. To jest bardzo ważna informacja w kontekście tego, że mówiono właśnie o ewentualnej możliwości próby przeprowadzenia zamachu stanu wczoraj. Przypomnę także, że od północy w Stanach Zjednoczonych obowiązuje godzina policyjna, no i niestety bilans tych wczorajszych zamieszek jest absolutnie fatalny. W amerykańskiej stolicy aresztowano ponad 50 osób, 14 policjantów zostało rannych, a 4 osoby zginęły. Tak wygląda właśnie ten bilans, o którym państwu mówię. Nie zmienia to podejścia Donalda Trumpa do całej sytuacji, który po tych całej sytuacji ogłosił, że wybory prezydenckie zostały sfałszowane. On się tej teorii trzyma. Dostałam informację do ucha, że pani doktor Małgorzata Bonikowska już jest z nami. Mam nadzieję, że rzeczywiście. Pani doktor, słyszymy się? Tak, słyszę. O, cieszę się niezmiernie, pani doktor, więc dwa jeszcze ważne pytania, według mnie ważne na koniec. Mówiłam o tym, że to pytanie może być dość infantylne, ale jednak zaryzykuję jego zadanie. Czy pani zdaniem Donald Trump jest realnie niebezpieczną osobą dla świata w tej chwili? Tak realnie? Myślę, że tak, dlatego że jego ego jest tak duże, że nie pozwala mu uznać porażki. To jest bardzo duży problem w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z prezydentem Stanów Zjednoczonych i z rezultatem wyborów. Mhm. Dlatego, że to, że on nie chce czegoś uznać, to jest jego prywatna sprawa, ale to, jaki to ma wpływ na jego zwolenników, no jak widać, to jest sprawa ważna nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale dla całego świata. Więc to jest problem. To jest problem, do tego stopnia to jest problem, że myślę, że i jakby Amerykanie, łącznie z Partią Republikańską, rozważają różne scenariusze na wypadek, jakby trzeba było użyć chociażby 25. poprawki, czyli odsunięcia prezydenta od władzy. Ale właśnie, teraz też wydawca do ucha podpowiada mi, że jest deklaracja prezydenta Trumpa, nie wiem, czy na Twitterze, czy jakieś inne oświadczenie, zaraz Michał, mam nadzieję, mi podpowie, ale pani profesor, najważniejsze te słowa są takie. Nie zgadzam się z wynikami wyborów prezydenckich, ale 20 stycznia oddam władzę, zadeklarował Trump. No, nie bardzo sobie można wyobrazić cokolwiek innego, dlatego że w ogóle system amerykański nie przewiduje sytuacji, w której prezydent ustępujący by władzy nie oddał. Mhm. Nie ma w ogóle nawet scenariusza na taką sytuację. Ona się nigdy nie wydarzyła. Natomiast to, że on jakby odda władzę, wcale nie znaczy, że on uznaje rezultat. On cały czas mówi o tym, że on jest zmuszony. Tak, dzisiaj też to powtórzył. No i to jest problem, dlatego że to powoduje, że jego zwolennicy, no, jego słuchają i jemu wierzą, jemu ufają znacznie bardziej niż Bidenowi, który mówi zupełnie coś innego. W ogóle ci ludzie nie ufają nikomu innemu, nie ufają ekspertom, nie ufają mediom. W związku z tym oni żyją w przekonaniu, że coś się bardzo złego wydarzyło. No tak, niestety prezydent musiał ustąpić, ale on wie i my wiemy, wszyscy rozumiemy, że to jest oszustwo. No, taki nastrój może doprowadzić do jeszcze niejednego smutnego wydarzenia. Pamiętajmy, Niemcy po I wojnie światowej żyli w przekonaniu, że zostali oszukani, że zostało im narzucone cała masa rzeczy, które nie powinny nigdy być narzucone, że nigdy nie przegrali wojny. 20 lat później dało to wybuch II wojny światowej. Frustracja, głęboka frustracja ludzi, części społeczeństwa, bo to nie jest nie tylko cała Ameryka, to też nawet nie jest, to nie są wszyscy zwolennicy Donalda Trumpa, to jest pewna część, ale to jest część niezwykle radykalna, która jest gotowa walczyć o swoje. Poza tym nie ma nic do stracenia. I wydaje się, że najważniejsza dzisiaj rzecz dla prezydentury Bidena to jest znaleźć sposób, nie obrażać się na tych ludzi, nie odwracać się plecami, nie mówić, że oni są jacyś, nie wiem. Po prostu znaleźć jakiś sposób na dotarcie do tych ludzi ze swoją narracją i odkręcenie tego przekonania, że w Waszyngtonie to ci, którzy rządzą, to nie tylko jest elita zła, ale to jest jakiś właśnie spisek możny. I wydaje mi się, że kluczem do tego między innymi są właśnie te rosnące nierówności, ta frustracja z powodu zagrożenia, bo to są też te zagrożenia wynikające z sytuacji wewnętrznej tego kraju.
Trudna sytuacja bardzo. Pani prognozy niezbyt optymistyczne niestety, ale jeszcze chciałam dopytać o pani ocenę reakcji prezydenta Andrzeja Dudy na te wczorajsze, dzisiejsze wydarzenia. Jeden tweet, chyba tak przynajmniej ja to interpretuję, myślę, że wielu także, bez no takiej krytyki i przemocy, z którą mieliśmy wczoraj do czynienia. Tylko krótkie stwierdzenie, że wydarzenia w Waszyngtonie to wewnętrzna sprawa Stanów Zjednoczonych, które są państwem demokratycznym i praworządnym. Co pani na to? Chyba się nie dowiemy niestety, co na to pani profesor. Trudno, następnym razem. Widzę, że niestety łącza internetowe dzisiaj nam nie sprzyjają. Kto wie, może maczał w tym palce Donald Trump. Oczywiście z dystansem, drodzy państwo. Doktor Małgorzata Bonikowska. A nie, słyszymy się, nie słyszymy się. Pani doktor? Oszaleję z tymi łączeniami. Doktor Małgorzata Bonikowska, chyba już się nie słyszymy niestety. Dobrze, bardzo dziękuję w takim razie pani doktor, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. Już za chwilę przejdziemy do kolejnych tematów. Zapraszam państwa. Czy są z nami jacyś fani sportu jeszcze i ci, którzy wczoraj trzymali kciuki za naszą narodową drużynę w konkursie turnieju czterech skoczni? Jeśli tak, no to teraz jest moment dla państwa. Niełatwe czasy, ale na koniec mamy coś optymistycznego. Przemek Ofiara, za chwilę państwa gościem. Przepraszam, że się tak zawieszam, ale mówią do mnie jednocześnie i to tak, wiedzą państwo, nie jest proste zawsze mówić do państwa i słuchać jednocześnie. Kamil Stoch, gigantyczny sukces, po raz kolejny wygrał turniej czterech skoczni, po raz trzeci już, przechodzi do historii tym samym. Wcześniej dokonał tego w sezonach 2016 i 2017-2018. W tym drugim przypadku wygrał wszystkie cztery konkursy. Za chwilę już Przemek Ofiara. Jest już? Odwracam się, patrzę, zerkam, podobno jest. Dobrze, nawet mnie słyszy. Nawet nie słyszy mnie. Panowie, moi drodzy z reżyserki, Przemku, zaraz do ciebie przechodzę, bo z jednej strony słyszę, że nie mamy materiału, z drugiej słyszę, że mamy materiał. No więc ustalmy, mamy czy nie mamy? Mamy. Dobrze, to przenosimy się jeszcze, zanim będzie rozmowa z Przemkiem, do tego pięknego wspomnienia z wczoraj. Kamil Stoch, to jest ta puenta, to jest ta kropka nad i. Biały orzeł po złotego orła. Po raz trzeci w swojej karierze Kamil Stoch wystarczy 130,5 metra, aby wygrać ten konkurs, aby wygrać cały turniej czterech skoczni. Kamil wysoko, wspaniale, w wielkim stylu, nie pozostawił żadnych wątpliwości. Dwudziestki, noty marzeń, całkiem słusznie, piękna sylwetka w powietrzu. Ależ jest wspaniały, ależ jest wielki, tańczymy z radości, cieszymy się razem z nim. I teraz już oficjalnie widzę, że z serca naszej redakcji Przemek Ofiara, szef działu sport Super Expressu. Tak. Dzień jest. Dobry, Przemku. Dzień dobry. Historyczny sukces chyba, prawda? Już nie tylko ze względu na Stocha czy Kubackiego, ale jeszcze żyła na piątym, stękała na szóstym. No takiego konkursu czterech skoczni to jeszcze w historii polskich skoków nie było. No Dawid Kubacki też na trzecim miejscu. To powiedziałam. Jest, Polacy piszą... Tak, a powiedziałaś, tak. Ale warto to powtórzyć, Kamil pierwszy, Dawid Kubacki na miejscu trzecim. Żartobliwie mówiąc, mógłbym teraz zakrzyknąć, trochę papugując znanego polityka, jest, ale to dlatego tak, bo trzecie zwycięstwo Kamila Stocha w turnieju czterech skoczni. No niesamowita historia Kamila Stocha. On jest drugim pod względem wieku zawodnikiem, który wygrał turniej czterech skoczni. Prawie 34 lata Kamila Stocha. Ja mu wieku nie wypominam. Chciałbym, żeby jak najdłużej startował, jak najdłużej zdobywał medale czy trofea dla Polski. Ale ja tak patrzę, że on
duchowo nie ma 34 lat. On jest 20-latkiem, który, tak jak to powtarza zawsze Robert Lewandowski, ja jestem dużo młodszy niż pokazuje metryka. I tak Robert Lewandowski, jak Kamil Stoch są naszą chlubą, są mistrzami, są ludźmi, z których warto brać przykład, no bo mieliśmy Adama Małysza, teraz jest Kamil Stoch i ja jestem przekonany, że właśnie w tej chwili gdzieś w górach chłopcy wybiegają sobie na takie mini skocznie i próbują skakać, próbują być nowym Kamilem Stochem i jestem pewien, że kilku z tych chłopców wskoczy na szczyt. Pomyśleć, że mogliśmy w ogóle nie wziąć udziału w tym konkursie. No to byłoby skandaliczne i to byłoby złe dla całego sportu, nie tylko dla polskiego sportu. Już abstrahując od tego, że Kamil Stoch wygrał. No nawet gdyby Kamil Stoch zajął 15 miejsce w tym całym turnieju czterech skoczni, to w momencie, kiedy ktoś zabrania mu skakać, w momencie, kiedy Kamil Stoch jest w pełni zdrowy, ma negatywny za negatywnym wynikiem, to takie decyzje proceduralne, takie decyzje wprowadzane przy zielonym stoliku, no nie są dobre dla światowego sportu, szczególnie dla skoków. Ta sprawa stała się niemal polityczna, a właściwie nie niemal, tylko polityczna. Niezwykle politycy Prawa i Sprawiedliwości, Porozumienia pisali o tym, że celowo źli Niemcy chcieli wykluczyć Polaków z konkursu turnieju czterech skoczni. Czy ty się zgadzasz z tym, że rzeczywiście to była jakaś taka próba wyeliminowania polskiej drużyny w bardzo dobrej dyspozycji, czy jednak to jest nadinterpretacja? Czyżbyśmy z Przemkiem. Mamy problem w włączeniu, nie słyszałem, ale może. Słuchaj, cały dzień dzisiaj, od rana się z tym zmagam. Ja się nie zgadzam, nie zgadzam z tym, że Niemcy celowo to zrobili, celowo Polaków wykluczyli. Uważam, że gdyby sytuacja była inna, że nie wiem, reprezentacja Czech, Finlandii, Norwegii, czy myślę, że nawet Niemiec byłaby w takiej sytuacji, to też zostałby po prostu proceduralnie cały zespół wykluczony. Oczywiście każdy może mi teraz odpowiedzieć, że była taka sytuacja w reprezentacji Niemiec tuż przed zawodami w Oberstdorfie, że jeden z fizjoterapeutów był chory na koronawirusa. Pierwszy test pokazał, że ma pozytywny wynik na koronawirusa, ale w tamtej sytuacji ten fizjoterapeuta wytłumaczył się, że no nie miał żadnego kontaktu z zawodnikami. U zawodnika, czyli u Klimka Murańki, ciężko o takie wytłumaczenie, o takie alibi. No skoczek ze skoczkiem ma ten kontakt, więc ciężko było się Polakom wytłumaczyć. Nie wierzę w złą wolę Niemców, ale wierzę w to, że niezły, duży, porządny bajzel mają tam w FIS-ie, czyli w Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i coś trzeba z tym zrobić, bo nie może być tak, że jeden zawodnik jest chory i rozwalamy w ogóle całe mistrzostwa, zabieramy szansę na zwycięstwo i na dobre pozycje, na punkty, na pieniądze, na zarobek, bo ci ludzie też zarabiają pieniądze, a tylko zimą przecież zarabiają pieniądze skoczkom z całego świata. Przemku, już tak na koniec, filozoficznie poniekąd. Czy ty się emocjonujesz skokami narciarskimi? Bo wielu jest takich, którzy mówią, czym tu się emocjonować? No, ile krajów na świecie w ogóle jest zaangażowanych w skoki narciarskie? Tak naprawdę to jest Polska, Niemcy, trochę krajów skandynawskich, Japonia i nieśmiertelny Nuriaki Kasai. Trwało, ale było pytanie, czy się emocjonuje. Odpowiadam tak, bo skoki narciarskie... tak jak każdy inny sport, w którym występują Polacy i w którym Polacy walczą o najwyższe laury, są dla mnie bardzo interesujące. Nawet emocjonowałem się, powiem szczerze, mistrzostwami świata w darcie, kiedy Polak Krzysztof Ratajski, rzucając do rzutek, dotarł aż do ćwierćfinału mistrzostw świata. I co ciekawe tutaj, Polak Krzysztof Ratajski za awans do ćwierćfinału mistrzostw świata w darcie, za rzucanie do rzutek, zarobił ćwierć miliona złotych. Ćwierć miliona złotych zarobił również Kamil Stoch za turniej czterech skoczni, za wygranie całego turnieju czterech skoczni. Także mimo, że to tylko rzucanie do rzutek, mimo, że to sport, którego nikt nie zna, Polak odnosił sukces i powinniśmy się tym emocjonować. Tak samo jak w szachach Jan Krzysztof Duda jest rewelacyjnym szachistą. Może ktoś się będzie podśmiewał, że szachy to przesuwanie pionków, tylko żaden sport.
ale on odnosi sukcesy, on pokonał mistrza świata, on jest zawodnikiem, który moim zdaniem jest w dziesiątce najlepszych sportowców teraz w Polsce. Także skoki narciarskie super, szachy też super, rzucanie do tarczy też super, ale piłkę nożną kocham i tak najbardziej. A i tak, dokładnie, tego podsumowania oczekiwałam, tak to z Przemkiem jest, drodzy Państwo. Pytasz, skoki narciarskie skończy na szachach. Szef dział sport, pełną gębą. Przemku, bardzo Ci dziękuję, do zobaczenia, wszystkiego dobrego, bo pierwszy raz się widzimy w nowym roku, na pewno nie ostatni, także ściskamy Cię mocno. Do zobaczenia. I na koniec dla Państwa, jak zwykle, Adam Feder, jego będzie dobrze. Dziś temat bulwersujący niektórych. Nie, na przykład chodzi o miliony dla Tadeusza Rydzyka. Adam Feder na pewno z wrodzoną sobie gracją o tym Państwu opowie. Zapraszam. Kolejne 60 milionów złotych dla Rydzyka. Tym razem na opracowanie założeń i kompleksową realizację wystawy stałej do Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. To jest takie rozporządzenie rządu, wydatki z budżetu państwa, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. W tym muzeum ma być cała wystawa o wpływie Radia Maryja ojca Tadeusza Rydzyka na tę właśnie pamięć i tożsamość, a to na pewno nie są tanie eksponaty. Czy ten kolejny potężny zastrzyk gotówki, na który złożyliśmy się my wszyscy Polacy, zaspokoi potężny apetyt redemptorysty? Czy głód przestanie zaglądać mu w oczy? Bo jeszcze niedawno żalił się, że nie jest dobrze, apelował do ministrów. Codziennie pytam, panią dyrektor, pytam, ile pieniędzy mamy, czy damy radę do pierwszego, jak? Albo czy damy radę? Tu zaczynamy to, Boże, czy damy radę? Więc na tej wystawie stałej, co ma być za 60 milionów naszych złotych polskich, to ja bym postawił przede wszystkim ten pusty garnek ojca Tadeusza Rydzyka, do którego on nie miał co włożyć. Na szczęście to już będzie tylko taki eksponat, który będzie przypominać o tej trudnej przeszłości. Tym bardziej, że zaraz popłyną takie datki, że on będzie się mógł kąpać w tych pieniądzach. Tadeusz Rydzyk wystosował taki list, apel do swoich fanów. W skrócie chodzi o to, że jak ktoś przeleje pieniądze Rydzykowi, to na sądzie ostatecznym Jezus go za to pochwali, a przecież nikt nie zabierze w wieczność ze sobą czegokolwiek, a już na pewno pieniędzy. Więc tym bardziej warto przelać Rydzykowi i to jak najszybciej, żeby zdążyć przed udaniem się w tę właśnie wieczność. Bo jak już się udamy, to nie przelejemy. Bardzo sprytny komunikat. Wydaje się więc, że głód Tadeuszowi Rydzykowi już nie grozi. Codziennie pytam, panią dyrektor, pytam, ile pieniędzy mamy, czy damy radę do pierwszego, jak? Albo czy damy radę? Tu zaczynamy to, Boże, czy damy radę? Byle tylko nie wydał na głupoty, to te 20 kilka dni do pierwszego pociągnie. A może nawet coś jeszcze odłoży, to i w lutym biedy nie będzie. Felietonem Adama jak zwykle kończymy wydanie super raportu, ale muszę Państwu podziękować i ukłonić się nisko w imieniu całej naszej ekipy, dziękując za rosnące w jakimś nieprawdopodobnym tempie subskrypcje naszego kanału. Bardzo dziękujemy, 220 tysięcy już przekroczone. Udam, że nie widzę tych pytań na czacie o kolejne Q&A. Ich nie ma, prawda? Mnie się tylko wydaje. Ściskam Państwa bardzo mocno. Dziękujemy za dziś. Mam nadzieję, że problemy techniczne Państwu nie przeszkadzały w przeciwieństwie do prowadzącej, ale takie są uroki lub też czarności programu na żywo. Jutro 9:00 meldujemy się ponownie. Mam nadzieję, że Państwo będą z nami. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski i cała ekipa Super Raportu. Pozdrawiamy bardzo ciepło i mówimy do jutra.